Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, kolejny odcinek Wiedźmina. Czytałem tam, że niektórym się już nudzi to zbijanie tych wykrzykników, więc powiedzmy, niech to będzie ostatni odcinek dzisiaj zbijania tego. Może tu sobie zrobimy, znaczy wykrzykników. O ty, gulek. Dobra, to jeszcze to tutaj zrobimy. Okej. No są tutaj gule. I w następnym zobaczymy, co tam z Jaskrem, czyli weźmiemy się za fabułę, ponieważ radziliście, abym przed wyruszeniem na Skellige właśnie to zrobił. Dobra, jeszcze jeden został. I prawdopodobnie ludzie to wrócą, bo jest fajny zakątek. Dobra, chyba wszyscy. Oj, nikt nie wraca. Dobra, pakunki. Tutaj można ardem rozwalić. Jest skrzyneczka. Kurczę, pali się! Pali się w piecu. Bawełna, kozia skóra. No, nie powiem, żeby tu jakieś bogactwa były, a tu? Gnijące mięso. Nie wiem, po co to wziąłem. Fajna chałupka. Ale dlaczego spanka nie ma na poddaszu, no? Swoją drogą niezłe pajęczyny musiałyby być w takim miejscu na poddaszu. Coś tu jest. Gościu jakiś zabity. Okej, moi drodzy. O, na pierśnik jest. No i dobrze. Nic więcej. Jeszcze coś leży w wodzie, no zobaczmy, bo... Mistrzowskie narzędzia kowalskie. No to chlub. O, wiedziałem, że musi coś być. Dobra. Schemat pancerz redańskich halabardników, stronica z manuskryptu pełnia. Dobra. Gdzież to miało być, ten znaczek zapytania? Świadomie nie odwiedzam tej takiej jakby twierdzy, która znajduje się na Cyplu, bo może tam być jakieś ciekawe zadanie tutaj. Dobra, polecimy. Pierwszy znak zapytania jest tutaj. Także jeżeli ktoś nie lubi tego, dobra, to było po prostu to. Czyli utopce. I jeden jakiś taki kolorowy bardziej. Dobra. Tam są wilcy, to nas nie interesują. No i jest coś. Buty gwardzisty. Wyśmienity smoczy sen. No i proszę. Mistrzowskie siodło, spodnie zabójcy. Węgiel. I kolejna zbroja. I niestety przeciążenie też. Coś muszę wywalić. Albo wziąć to żółte.
Już nie, to i tak jak wezmę to żółte, to się zrobi za mało. Chociaż jeden punkcik, dobra. Mam ja przecież zaraz, zaraz. Mam ja przecież miksturę, tak czy nie? Która zwiększa udźwig, tylko która to jest? To jest to. Od Warzbiesa. Ach, nie chciałem tego, tak? Chcę to po prostu sobie... O, ile to? 30 minut. No, 30 minut to nam starczy na dotarcie do jakiegoś znaku zapytania. Jak na złość, tutaj nigdzie nie ma drogowskazu żadnego. Nawet przy tej przeprawie nie ma? Dziwne. Dobra, 30 minut. Poszlajamy się troszeczkę po... W sumie to chyba dobrze będzie robić tak na raty te znaki zapytania, a nie to, że 10 odcinków pod rząd. I to trzeba powiedzieć, że jest 30 minut czasu gry, a nie czasu w grze. Bo tu przez 30 minut to się pewnie zrobi ciemno. Zresztą cały odcinek. O, fajnie. Okej, okay, jest następny ukryty skarb. Deserter! Kurczę, no. Czarcia purchawa też mam? Dobra. Słuchajcie, na takich deserterów to ja bym bardzo chciał. Kimnąć się. Medytacja. Godzina. Ciekawe, ile tego mi zejdzie. Już jest przeciążenie? Ha, dobre, co? Dobra. I... To było to. Super. Mamy czarcią purchawę i tak dalej, także... Działa ta purchawa? Działa, zobaczcie. No, trafisz? Nie odpuszczaj. Nie odpuszczaj. Trafisz, babok? Niestety. Lubię czasami tak się pobawić. Lis. Nowe zadanie schowane przed światem. No, purchawa ich rozwaliła dokumentnie. I gdzie to schowane przed światem niby jest? Co powiecie, gdzie to jest schowane przed światem? Zadania poboczne. Honor złodzieja. A, to tamto już chyba wykonane. No niestety. Czarna perła. Kolekcja kart. Dobra, nieważne. Spróbuję się dostać do mostu teraz. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś... Może tu będzie jakiś drogowskaz. No to licha. Trzeba by było się teleportować do Nowigradu, sprzedać rzeczy, no. Chodź, konik, bo kurka, będę godzinę leciał. Tempo, tempo!
Stary ma schowek za wybudką. Ale myśmy go zadusili. Wy się bojaliście. O kurde, zakapiory jakieś. Dużo się nakradliście? Widzisz tu jakiegoś potwora? Nie? To idź stąd, wiedźmina nam nie trzeba. Widzę nawet kilka potworów. Gdzie? Drzemił, no słowo daję. Głupszy jesteś niż połeć słoniny. On nas ma na myśli. Myśmy są zwyczajne ludzie. To ty jesteś mutant, przybłęda Parchata. Dalej, chłopie, na niego! Nie dajesz mi wyboru. No. Zobaczcie. Jest, nareszcie działa. Kurczę, ulepszona czarcia Purhava. A ciekawe na mnie jak zadziała. Uwaga, wejdę w to. No, trochę tam życie spada. Także można walczyć w takiej tej. Kanapka z pieczonym kurczakiem. Nie powiem, żebym nie zjadł. Te miecze. Dobra, jest drogowskaz. To oznacza tylko jedno. Nowigrad. I mój stary znajomy od mieczy, czyli tutaj to jest. Także ostatni dzisiaj taki odcinek tylko nudny, z wybijaniem różnego rodzaju potworesów, w tym i ludzi. I zobaczymy, co tam u tego Jaskra. Wypadałoby go uwolnić z wysepki. Zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. O, zobaczcie, podróż nic nie trwała. Ciągle 29 minut. Jakie jaja. Służę wiecznego ognisku. Tu Nowigrad, nie wiem, czy tam to. No siema. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Pokaż mi swoje towary. Ale brzydal się zrobiłem po tych eliksirach. No, ile masz? 1000. Kupuj mieczole. Kupuj to. Okej. Pancerz kawalerii. Też bym mu to sprzedał. Ile mam? 130 na 180, tylko że to jest zbuffowane. Siodło. 7 kilo. Sprzedajemy. A. Stówka mu została. O, specjalnie na te rzeczy jeszcze. Już nie ma kasy. Dobra, 109 kilo. Ile to wszystko waży? Przydałoby się to też schować. 4. Bywaj. Dobra. Ostatnia wizyta w skrzynce. Trochę za mało ludzi. Dla mnie tutaj jest, troszeczkę jednak mogło być więcej. No bo ulicznice spotyka się co chwilę, zobaczcie, tu była jedna, tu kolejna jedna. No nie może być tak, że ulicznic jest 20% i przypada jedna na 5 mieszkańców, prawda? Czy nie powiem, żeby mi to przeszkadzało, tylko dziewczyny by nie zarobiły. Południca.
Kima. Czart. A to sukub. To też. No, i w tym momencie 97 nam się robi. Moja kolekcja rośnie unikatowych przedmiotów. Jeszcze skóry bym mógł oddać. Kozia skóra. Weź tu to posortuj ciężar. O. Jeszcze są skórki. Czyste srebro. To może później. Ile to waży? Jeden. O. No i dobra, uciekamy. Szczęście przyjdzie dziś. No dobra. Kontynuujemy tą przygodę. Teraz gdzie to było? Kamieniołom starych. To było to. Czyli dzisiaj chciałbym zrobić ten wykrzyknik jeszcze i ten ze wskazaniem. Zaraz, na tego. I tutaj te trzy znaki zapytania przy okazji. Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Dobra, niestety... Kurka, się coś tutaj odrodziło. Kurczę, znowu się odrodziły potworesy. To trochę dziwne. Może czegoś tu nie zrobiłem? Jakieś gniazdo tu jest? Coś? No. Algur jeszcze, no proszę. No dobra, to by było na tyle. Sporo rzeczy dał. Przedmioty zostały wzmocnione. Prawdopodobnie tu gdzieś w którymś domku coś jest, ale to mi się akurat teraz nie chce. Gdzie tu był ten wykrzykniczek? On jest tu. Okej, to pójdźmy. Przez pola. Dobra, na razie nic nie widać. Jest jakaś chatka. O, coś tu jest.
na Kervoyowi. Kłak potwora. No tak samotnie tutaj gościu był. O, jest tutaj ich więcej. Chwila. Aż się sam kurczę. Upierdliwe takie maleństwa są, co? Bardzo powiedziałbym upierdliwe. Dobra, wszystko pozbierałem. Idziemy dalej, tu jest gniazdo, no więc... zlikwidujemy je. Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Dobra. Czyli pierwsza rzecz rozwalona. Troszeczkę fantów zebrałem. Lecimy dalej, bo tu jeszcze było coś. Słyszę też jakiegoś zwierza większego. Jest jakaś chatka. No dobra. Jakie drzewo dziwne. Siemanko. Dlaczego szukasz Guli? Bo nie ma kto mnie dobić. To już ostatnie stadium. A nie mogę zdechnąć. Od dziecka taki silny jestem, psia krew. Czy my się już nie spotkaliśmy? Tak. Wyciągnęliście mnie spod starty trupów. A ja byłem wtedy taki pewny, że mnie zaraza ominie. Taki pewny. Słuchajcie, wyście mi dobroć okazali. Ulitujcie się i teraz. Miecz macie ostry. Skończcie to. Co by zrobił Wiesiek? Spróbujmy tak. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. Błagam. Nie. Nie, bo co? Brzydzicie się, czy by was sumienie gryzło? Nawet zapłaciłbym, kurwa, żebyście to zrobili szybko. Ale jak nie to, chociaż mi zejdź z oczu i daj zdechnąć w spokoju. Nic nie ma. Ale jak nie to, chociaż mi zejdź z oczu i daj zdechnąć w spokoju. Nie wiem, czy powinienem to zrobić. Dobra, idziemy dalej. Tu coś niby ma być. Gniazdo potworów kolejne. Pierwsze.
Dobrze, że te składniki, kurcze, nic nie ważą, bo to by była masakra. Dobra, jest gniazdo. Endy nekery wykopują się na powierzchnię. Kolejne zniszczone. I został ostatni wykrzykniczek. Jeszcze tu coś jest, wieźbenek, ale to później. Dzisiaj ostatni wykrzyknik i w następnym odcinku pojedziemy sobie z zadaniami dotyczącymi jaskra. Gniazdo potworów. O! Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. No dobra. Słuchajcie, takie szlachtowanie dzisiaj było tylko w odcinku. Nie wiem, ile tam zajął. To co? No dobra, może zróbmy jeszcze ten wykrzyknik we wsi. Kimono zrobię. Ostatnie zadanie. Dzisiaj. Bo trzeba w końcu, jak to Wiesiek, to trzeba tej Ciri poszukać i trochę wam opowiedzieć, jak to w ogóle się stało, że drogi Ciri i Geralta się zeszły. Płatnerskie, płatnerskie, kowalskie. Bo historia jest arcyciekawa. A Cirilla wyrosła nam na niezłą zawadiaczkę. Dobra, przed nami. Łódka. I lecimy tutaj pod górkę. Zobaczymy, co za wioska, co za zadanie. Co z tymi chłopakami, co mieli do wyboru? Wolni, Płotko. Nie wiem, nie wrócili. Pewnie zostali po drugiej stronie Pontaru. Szczęścia, że... Albo coś ich dopadło po drodze. Coś tu jest. Panie, na północ wam droga? A co? Bo gdyby tak, to może byście sprawdzili, czy naszym ludziom się co nie stało. Długo nie wracają. Ustalmy wysokość nagrody. O, a myśmy myśleli... Ale prawda, coś wam się należy za fatygę. To myślałeś, że gratis? Aż tyle? Myślicie, że my tu krasnoludzki bank chowamy w krzakach? Za dużo, zdecydowanie. Jeśli tyle wam pasuje, świetnie. No. Czym konkretnie mogę pomóc? Niedawno z południa jechała kupiecka karawana. Wynajęli część naszej grupy, żeby im drogę do mostów wskazali.
Mieli wrócić wczoraj. No dobrze, rozejrzę się. Tomił, mój brat, ich prowadził. Łebski chłopak. Z nim gadajcie, bo reszta to... To jest zlecenie wiedźmińskie. Zmora kupieckiego traktu. No nie, to nie będziemy robić. 23 poziom, no chociaż ja jestem 20. Dobra. Zróbmy. Macie co wam dzisiaj głodować nie da. Co z tymi chłopakami, co mieli doprowadzić kupców do oczu? Nie wiem. Odszukaj zaginioną karawanę. Pewnie zostali po drugiej stronie pontanu. Dalej. Cóż to będzie? Jak zmora, to może zmora. Jest. A więc tutaj się to stanęło. Ciekawe, co tu się stało? Ktoś biegł szybko i w panice. Ślady są mocno odbite, a potem trop się urywa. Rozcięte więzy. Ktoś przecinał je w pośpiechu. Tępym ostrzem. Ktoś wszedł w wino ze strzaskanej beczki. A, i będzie zapaszek pewnie. Zbadaj wóz. No. Ktoś wszedł w wino ze strzaskanej beczki. To jak wszedł w wino, to... Jeszcze jeden ślad jest potrzebny. Zdecydowanie. Ja nic nie widzę, albo jestem ślepy. Jest! Ślady pazurów. Zaatakował z powietrza. Sądząc po śladach pazurów, wiwerna albo widłogon. Roztrzaskał beczkę z winem, ale ludziom najwyraźniej udało się uciec. To kedweńskie. Zapach będzie wyczuwalny jeszcze przez wiele godzin. No. Wiedźmak wyniucha. Wiwerna. No, wiwerną sobie damy radę. Ogólnie jestem na terenach, na których jeszcze mnie nie było. To prowadzi do jaskini. Jaskinia. No. Duża jaskinia. Jednego dopadł tuż przed jaskinią. A, czyli może się tutaj schowali goście. Niestety, ale kot jest potrzebny. Który to jest ten mój kotek? Czarna krew. Nic tu na razie oprócz grzybków nie widzę. Są. Tak wam się w mroku oczy świecą, żem w pierwszej chwili pomyślał, że jaszczur idzie. Jak wielkie było to, co was zaatakowało?
Ano przecie nie przycisnęłoby się tu. Ogromne było bydle. A zębiska miało, że... Ledwośmy uciekli. Ciekawe, czy tamtych kupców dorwał. Należało im się, kurwim synom. Teraz najpierwsza rzecz to się stąd wydostać. Mistrzu Wiedźminie, pomożecie nam. Pomożemy. No. Któryś z was ma na imię Tomił? Tak, ten, co tam leży. Dopadł go jaszczur. Ale skąd żeście wiedzieli? Jego brat prosił mnie, żebym was znalazł. Opowiedzcie, co się tu stało? Kupcy wynajęli nas niby to dla ochrony na szlaku. Aniśmy się nie obejrzeli, a ci nas cap i związali powrozami jak barany. Po co? A to nam zaraz akurat nie wyjaśnili, żeśmy są teraz konieczne ofiary na rzecz postępu i handlu. I dlatego nas zostawią przy wozie potworu na przynęty. I rzeczywiście, przyleciał taki wielki jaszczur jak na zawołanie. Potwory musiały się nauczyć, że tym traktem przewożone są zapasy dla wojska. Ano umny był. Od razu nam odciął drogę, tak że tu musieliśmy wleźć. No a biedny Tomił nie zdążył. Zajmę się potworem. Wiwerny często próbują zagnać ofiary w pobliże gniazda, więc pewnie nie będę musiał szukać daleko. My tu poczekamy, co by nie przeszkadzać. Wiwerna królewska, ależ mi się poszczęściło. Wiwerna królewska. No,